To w końcu mówić czy milczeć? Oto jest pytanie. Dzień dobry. Pamiętacie wczoraj, kiedy czytaliśmy fragment o Marii i Marcie, to mówiłem o tym, żeby dążyć do tej modlitwy ciszy, właśnie kontemplacji, bycia przy Panu, nie mówienia, nie szarpania się na tej modlitwie. No i jak to w życiu? Dzisiaj Pan Jezus mówi inaczej. Jak weźmiemy ten króciutki fragment dzisiejszej Ewangelii, to większość z nas skupi się oczywiście na samej treści tak zwanej modlitwy Ojcze Nasz. Tymczasem ten fragment zaczyna się od takiego stwierdzenia Jezusa, gdy się modlicie, to mówcie. No właśnie, Kramer wczoraj mówił, to milczcie, a Jezus mówi, to mówcie. Oczywiście, żebyśmy mieli jasność, zawsze należy słuchać Jezusa. Ale też warto wysłuchać mojego, ale Pokazuje nam Jezus taką prostą rzecz, że mamy dwa rodzaje modlitwy, że jest modlitwa, w której milczymy i jest modlitwa, w której mówimy. Ale pamiętacie w innym Boże, w innym miejscu Ewangelii, w rozdziale 5 Mateusza, kiedy mówi o poście, modlitwie i o mużnie, to przestrzega nas przed gadulstwem, przestrzega nas przed gadaniem, takim, które jest gadaniem pustym, gadaniem, które jest na pokaz. I ten pokaz to wcale nie znaczy, że tak jak on tam mówi, że trzeba stanąć na rynku ulic, na ulicach rynku. Ule, tak. Ulicach rynku chyba będzie poprawniej, w każdym razie w miejscu publicznym, to może być też gadulstwo pogańskie przed samym sobą. I, I jeśli rzeczywiście wchodzimy w modlitwę, w której mówimy, bo to też nie chodzi o to, i teraz już całkiem poważnie mówię, żeby nigdy nic na modlitwie nie mówić, no bo takiej relacji, w prawdziwej relacji trzeba mówić, ale chodzi o to, co mówimy, i jak mówimy, i dlaczego to mówimy. Ta dzisiejsza y, szkoła modlitwy Jezusa pokazuje nam, że ta, to gadanie człowieka, który jest uczniem Jezusa, który jest wyznawcą Boga, który, jest, który odkrywa w sobie, że jest synem, córką Pana Boga, ma być prosta. To znaczy, ma mówić o tych najprostszych rzeczach, ma mówić o tym, że jest we mnie pragnienie Królestwa, y, ale to nie chodzi o to, że nie wiem, jak to powiedzieć, że, że jestem ja, nie wiem, ten pilot to jestem ja, a tam jest gdzieś królestwo, i ja sobie z tej perspektywy proszę o to królestwo, tylko jestem ogarnięty przez to królestwo. To znaczy, że kiedy proszę o to, żeby jego królestwo przyszło, to chcę, żeby mnie zmieniało, to chcę, żeby mnie ogarniało, to znaczy, żeby zmieniało moje myślenie, żeby ogarnęło moje ciało, moje gesty, wszystko, co jest mną. W tej modlitwie o chleb to przecież nie chodzi o to, że Pan Bóg będzie mi syłał, jak Żydom na pustyni, mannę każdego dnia z góry. Czekam tutaj, to jest moja ława, czekam, aż mi Panie ześlesz. Nie. Ale chodzi o to, że mam taką świadomość tego, że wszystko, co mam, co jem, co piję, w co się ubieram, jak wyglądam, to wszystko jest Jego darem. Że proszę o ten dar. Nie dlatego, że On jest takim. Patologicznym rodzicem, którego jak nie poproszę, to nie dostanę jeść, tylko chodzi o to, że mam świadomość tego, że jestem od niego zależny. To jest nasze zbawienie. Że kiedy idę na modlitwę, to mam prosić o to, żebym miał siłę do przebaczenia, albo raczej, żebym odkrywał w sobie, że mam tę siłę, bo jestem przecież jego dzieckiem. A więc chcę przebaczać każdemu, dlatego że sam doznaję przebaczenia. I to w ogóle ta fraza z przebaczeniem w Ojcze Nasz jest taką kwintesencją chrześcijaństwa, bo zobaczcie, to jest to, co bardzo często wam tu powtarzam, że najpierw otrzymałem przebaczenie, więc chcę otrzymać to przebaczenie, chcę je wziąć od Pana Boga, dlatego się nim dzielę. Nie na odwrót. Nie, że ja swoim postawą, swoimi uczynkami wymuszę coś na Panu Bogu. A więc już tak krótko mówiąc, y, jeśli w ogóle zamieram mówić na modlitwie, okej, okay, mam do tego prawo, jestem do tego zachęcany przez samego Pana, ale żebym wiedział, dlaczego to mówię, co mówię, po co to mówię, żeby to nie było właśnie takie poba, pogańskie paplanie, żeby to nie było próbą kupczenia z Bogiem, żeby to nie było coś, co będzie gadaniem Panu Bogu czegoś przeciwko drugiemu człowiekowi. To też jest bardzo ważne. Pamiętacie, dzień Świra? a jak ktoś nie oglądał, to bardzo wam polecam ten film, warto go zobaczyć. Tam jest taka scena, kiedy którą nazywano modlitwą Polaka, oczywiście przejaskrawiona, ale, bo film też mówi jakby nie o samej modlitwie, tylko w ogóle o, o tym, jacy my jesteśmy jako Polacy, ale ta scena jest bardzo przejmująca, bo na, w wielkim bloku na balkony wychodzą ludzie. I, I jest to tak nagrane, że słychać ich modlitwę, jak wypowiadają modlitwę i te modlitwy to jest nic innego jak złożeczenie drugiemu, jak y, naprawdę zaklinanie rzeczywistości, żeby <laughs> sąsiadowi temu obok zazdrości stało się coś złego. Modlitwa taka nie może być, nie może być przeciwko komuś. Modlitwa też nie jest czymś, co ma być koncertem życzeń na zasadzie takiej, że ja wypowiem Panu Bogu, co on ma robić, i czekam. Owszem, jest taki rodzaj modlitwy, w którym y, w cudzysłowie podpowiadamy Bogu, co byśmy chcieli, czego pragniemy, co powinien zrobić, ale to jest y, zawsze y, miejsce i przestrzeń na to, żeby być otwartym na to, co ja mam w tej materii zrobić. Wypowiadając przed Bogiem y, taką modlitwę, y, no to chcę pokazać albo swoją bezradność, kiedy modlę się o pokój na całym świecie, na przykład, bo są wojny. Okej, okay, mam się tak modlić, bo wiemy, że zło jest tak potężne, że nie jesteśmy w stanie sobie jako ludzie z tym poradzić. Ale jeśli modlę się o pokój, to ja nie mogę w tym samym czasie chcieć konfliktu, nie wiem, ze swoim sąsiadem, z kimś w rodzinie, we wspólnocie. To jest bardzo trudne, że jeżeli traktujemy serio to, co mówimy, a Jezus dzisiaj mówi: jak się modlicie, to mówcie, no to ja muszę za tym iść, to ja muszę tego chcieć, to ja muszę mieć przynajmniej pragnienie, jak mówi święty Ignacy, tego, żeby to się we mnie zmieniało. A więc niech to mówienie na modlitwie będzie obecne, ale niech ono nie będzie pogańskim mówieniem, niech będzie, nie będzie czym gadaniem, tylko będzie czymś konkretnym. Dlatego zauważcie, że Jezus nie uczy swoich uczniów jakiejś strasznie długiej litanii. Nie daje im jakiegoś podręcznika, jakiegoś modlitewnika, tylko pokazuje im, że ich modlitwa ma być czymś prostym. A już mega, i to zostawiam na końcu, jest to, co jest na początku tej modlitwy: Abba. Abba Tatusiu, Abba Ojcze. Co on nam pokazuje? Że modlitwa ma się zaczynać i ma mnie prowadzić do tego, że odkrywam swoją niepowtarzalną relację osobistą z Bogiem. Czyli ona nie jest czymś, co jest zewnętrzne do mojego życia. Nie jest czymś, co, nie wiem, mam swoje życie, no dobra, pójdę się pomodlić, bo jestem wierzącym człowiekiem. Wypadałoby, trzeba by było, mam taki obowiązek. Tylko, już od samego początku ta modlitwa mówiona ustawiam moje serce, moje myślenie, moje ciało, mnie całego, całe moje życie wobec Boga, który jest dla mnie Abba, jest tatusiem, jest kimś bardzo bliskim. I dla wielu z nas dochodzenie do tego, że on jest Abba, jest takim zadaniem na całe życie, z różnych powodów mamy z tym problem, ale przynajmniej, żebym znowu mieć pragnienie tego, żeby odkrywać Boga jako Abba, jako tego, który jest bardzo blisko. Nie tego, który jest daleko, tylko tego, który jest blisko. Jak on jest bliską, to zobaczcie, co się dzieje. Nie mogę się go bać. Yy, tak zwane moje grzechy mnie od niego nie oddzielają. One są częścią mojego życia. Yy, tak jak w relacji dziecko-rodzic, one są częścią tej relacji. One są częścią, yy, błędy są częścią tego, że się kocha. I Cała Frajda polega na tym, że one się pojawiają, znaczy nie Frajda z tego, że się pojawiają, ale Frajda pojawia się z tego, że one się pojawiają, a Abba mi przebacza, Abba jest tym, który jest dla mnie wyrozumiały. To wszystko zmienia, to słowo jedno zmienia wszystko. Więc Jezus, kiedy mówi o modlitwie mówionej, tak naprawdę wprowadza nas jeszcze na wyższy poziom, jeszcze na wyższy level. Więc yy, wsłuchajmy się w to, co on mówi i to, co on dzisiaj robi z apostołami. I spróbujmy za tym iść. A więc jest modlitwa w ciszy, ci, i modlitwa ciszy, i modlitwa mówiona, ale nie mówiona jak czcze gadańs, gadanie pogańskich y, wyznawców, którzy gadają do swoich bóstw, ale one są głuche, one są y, nieżywe, dlatego mówią dużo. Dlatego modlitwa pogańska wymaga dużo słów, bo trzeba ich obudzić, a naszego Boga nie trzeba budzić. Wręcz przeciwnie. To modlitwa ma budzić mnie do prawdziwego życia. Dobrego dnia Wam życzę, dobrej siody. I jak zawsze, bardzo Wam dziękuję za to, że doświadczam od Was dobra, że jesteście, że dajecie mi to, co potrzebne na każdy dzień, choćby w modlitwie, choćby w pamięci, ale też w tym, co każdego dnia. Mogę sobie odnotować, że tak powiem, i yy, wspieracie moją działalność. Już mam kolejny pomysł, już zaczynam nad nim pracować, więc też Wam bardzo, bardzo dziękuję za to. Dobrej siody, trzymajcie się.